Witaj, zapraszam Cię na historię Brocka Lesnara, zapaśnika, który mimo niewielu walk w MMA zapisał się na zawsze w historii tego sportu. Zawodnika, którego nazwisko wyniosło popularność mieszanych sztuk walki na niespotykany wcześniej poziom. Człowieka, który nie wychodził z roli, nawet zdobywając pas UFC. Brock urodził się 12 lipca 1977 roku w Webster. Jest to niewielkie miasteczko w Dakocie Południowej. Pochodził z prostej rodziny. Jego ojciec prowadził gospodarstwo mleczarskie, w którym chłopiec pomagał już od najmłodszych lat. Dzieciństwo było dla niego dość ciężkie. Rodzice nie okazywali mu zbyt wielu uczuć. Nie mógł też liczyć na szczególną uwagę z ich strony. Wychowywali go twardą ręką. Gdy miał 5 lat, zapisali go na zapasy. Chcieli, by w przyszłości został sportowcem. Od początku narzucali mu dużą presję. Jak sam wspomina, nie mógł liczyć na pochwały z ich strony. Za to każde potknięcie było mu wytykane. Na początku swojej przygody z zapasami był bardzo chudy, niczym nie przypominał swojej dzisiejszej wersji i olbrzymiej muskulatury. Uczył się, trenował i pracował, sięgając po różne drobne tytuły i wyróżnienia w zapasach. Gdy miał 17 lat, dołączył do Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, gdzie miał pracować za biurkiem. Jednak niedługo później został zwolniony i jednym z powodów był wykryty u niego daltonizm, a także oblane testy. Jednak to okres akademicki był kluczowy w jego karierze. Brock Lesnar był już wtedy potężnie zbudowany, do tego wspomina, że wciąż bardzo dużo zostało z jego atletyczności z niższych wag. Trzeba jednak wspomnieć, że doping był obecny w przygodzie Lesnara już od wczesnego etapu jego kariery. A jego potężna budowa nie jest zasługą wyłącznie dobrej genetyki, decydował się jednak kontynuować kariery amatorskiej. Wizja Igrzysk Olimpijskich nie była dla niego atrakcyjna, wiązała się z dalszą ciężką pracą i małymi zarobkami. A Brock był już zmęczony takim trybem życia. Przyszedł czas, by zebrać owoc swojej ciężkiej pracy. Dodatkowo dostał propozycję kontraktu od WWF, później WWE, czyli największej organizacji zajmującej się zawodowymi zapasami. I mimo, że nie miał pojęcia, czym w ogóle są takie zapasy, zgodził się bez wahania. Bo jak wspomina, takiej sumy pieniędzy, która została mu zaproponowana, nie widział nigdy wcześniej w swoim życiu. W 2000 roku zadebiutował na zawodowym ringu. Ten rozdział jego życia jednak mocno skrócę. Wrestling nigdy mnie nie porwał i ciężko mi opowiadać z ekscytacją o sukcesach i pasach zdobytych w spektaklu, jakie są tamtejsze pojedynki. Trzeba jednak wspomnieć, że Brock Lesnar potykał się w organizacji z całą czołówką największych nazwisk i ma na swoim koncie kilka legendarnych scen. Mimo, że Brock nie wiedział, czym są zawodowe zapasy, zanim trafił do organizacji, trzeba mu oddać, że odnalazł się w tym świecie znakomicie. Przygoda z WWE nie była jednak tak kolorowa, jak mogłoby się to wydawać z perspektywy kibica. Brock był ciągle w trasie, dodatkowo występy odbijały swoje piętno na jego zdrowiu. Drobne kontuzje i mikrourazy towarzyszyły mu nieprzerwanie. Lesnar wspomina, że z powodu bólu zaczął sięgać po wódkę i środki przeciwbólowe. Po jakimś czasie stały się one jego codzienną rutyną. Butelka dziennie i nawet kilkaset tabletek w ciągu miesiąca. Tak, Lesnar wspomina pierwsze lata zawodowej kariery. Mimo, że same walki są reżyserowane, to kaskaderskie wyczyny, których dokonują zawodnicy, zawsze niosą ryzyko urazu. Kolejnym ciosem w życiu Lesnara był jego wypadek. 20 kwietnia 2004 roku Brock jechał na motocyklu, gdy doszło do wypadku z udziałem minivana. Lekarze byli jednomyślni. Gdyby nie tak potężna budowa ciała, silne mięśnie i ścięgna tego człowieka, prawdopodobnie by nie przeżył. Połamana lewa ręka, szczęka, żebra, naderwana pachwina i rozbite czoło. To część obrażeń, z którymi skończył Brock. Pech chciał, że w tamtym momencie szykował się do debiutu w futbolu amerykańskim. Miał wystąpić dla Minnesota Vikings na NFL. Mimo obrażeń, szybko wrócił do treningów. Zbyt szybko, nie był w stanie trenować na najwyższym poziomie. Co przełożyło się na jego słabą dyspozycję w rozgrywkach. Jego kariera w NFL skończyła się równie szybko, co zaczęła. Brock był zdesperowany, problemy zdrowotne i prywatne, niepowodzenie w NFL, a także problemy kontraktowe z WWE. Zawodnik wspomina, że czuł się, jakby bez przerwy miał nóż przy gardle. Stąd właśnie jego charakterystyczny tatuaż na klatce. WWE traktowało go z góry, twierdząc, że Brock jest od nich uzależniony i mają nad nim władzę, co mocno rozgniewało Lesnara, który zdecydował się szukać alternatywnej ścieżki. W 2005 roku Lesnar wrócił do zawodowego wrestlingu, tym razem występując na japońskich ringach. Jednak to 2007 rok i decyzje Lesnara o rozpoczęciu treningów MMA są kluczowe dla tego filmu. W świecie mieszanych sztuk walki można spotkać się z opiniami, które mówią, że Lesnar to ogromny potencjał, który nigdy nie został w pełni wykorzystany. If Brock Lesnar got into mixed martial arts right out of college, well, went college wrestler, yeah, right into training, really learned striking, and learned slowly, like took some small fights. Like John Jones did. Yeah. Man, I think he could have been one of the all-time greats. I really do.
Brock rozpoczął treningi, słuchając jego wypowiedzi z tamtego okresu, można odnieść wrażenie, że był pewny siebie, ale miał też świadomość swoich braków. Powrót do prawdziwej sportowej rywalizacji wymagał od niego zmiany, treningu i nastawienia. Zadebiutował 2 czerwca 2007 roku na gali organizacji K1. Walka trwała nieco ponad minutę. Brock obalił już przy pierwszej sposobności. Kim Min-so szybko odpuścił, a sędzia przerwał starcie już po kilku pierwszych trafieniach. Lesnar miał plan od momentu, gdy tylko rozpoczął treningi MMA. Wiedział, że chce znaleźć się w UFC i chce zrobić to jak najszybciej. Warto wspomnieć, że planowanym rywalem na debiut Lesnara był prawdziwy olbrzym, Hongmen Choi, którego możecie kojarzyć choćby z walki z Emelianenko. Dlatego postanowił nie ryzykować, zamiast tego skorzystał z doświadczenia zdobytego w WWE. Po jednej z gal wskoczył do oktagonu, żeby osobiście przedstawić się Dana White. Właściciel organizacji zaprosił go na prywatną rozmowę, po której doszli do porozumienia. W UFC zadebiutował 2 lutego 2008 roku, a jego rywalem został Frank Mir, były mistrz organizacji. Trzeba przyznać, że był to wymagający przeciwnik na tym etapie kariery. Brock może i był silny, miał też pojęcie o zapasach, jednak jako zawodnik mieszanych sztuk walki miał wiele braków, zarówno w stójce, jak i walce na chwyty, co wykorzystał znacznie bardziej doświadczony Frank. Warto też wspomnieć, że walka wróciła do stójki po zgłoszeniu faulu przez Mira, który otrzymał dokładnie jeden cios w tył głowy. Frank, mimo że przez większość starcia przegrywał, odbijając się od siły Lesnara, to gdy tylko wyczuł moment, poszedł po nogę zapaśnika, zapiął dźwignię i błyskawicznie go poddał. Widać było, że Brock czuje się zagubiony, nie miał pojęcia jak wyjść z opresji i po prostu odklepał. Za tą walkę Lesnar zarobił niecałe 300 tysięcy dolarów. Z perspektywy dzisiejszych zarobków może wydawać się to nieduża kwota, jednak w tamtym czasie były to spore pieniądze, a zawodnicy zarabiali znacznie mniej. 9 sierpnia 2008 roku Lesnar stanął do kolejnego starcia. Mimo że poprzednią walkę przegrał, przyciągnął tak dużą uwagę kibiców, że organizacja nie widziała innej opcji niż propozycja nowego, lepszego kontraktu dla zapaśnika. Tym razem starcie zwyciężył przez 3 rundy, kontrolując i dominując Hita Herringa. Raz posłał go nawet na deski, jednak w dalszym ciągu widać było braki w doświadczeniu. A Lesnar kilkukrotnie nie był w stanie skończyć walki, mimo że miał ku temu okazję. Po zwycięstwie udzielił w klatce nietypowego wywiadu. Całkowicie, pomijając pytania Rogana, krzyczał do publiczności: "Widzicie mnie teraz?", co miał uderzać w wątpiących w jego umiejętności kibiców. 15 listopada 2008 roku Brock Lesnar stanął przed szansą zdobycia pasa organizacji i trzeba powiedzieć wprost, że gdyby nie jego popularność, prawdopodobnie nigdy nie dostąpiłby takiego zaszczytu, mając jedynie 2 walki w UFC, z tego jedną przegraną. Jego rywalem został Randy Couture, wielokrotny mistrz wagi ciężkiej i półciężkiej w organizacji, zawodnik, który pojawiał się w klatce UFC niemal od początku jej istnienia. Jednak trzeba powiedzieć wprost, że przepaść warunków fizycznych była ogromna. Randy to drobny ciężki, za to Lesnar to zawodnik, który musiał zbijać kilogramy, by zmieścić się w limicie, ważąc na co dzień 130 kg lub więcej. W samej walce od razu można było zaobserwować, jak duża jest dysproporcja. Lesnar starcie wygrał, najpierw powalając Randy'ego ciosem prostym, następnie zasypując go młotkami w parterze. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to fakt, jak Lesnar potrafił wpływać na publikę. Krzyki do kibiców, przeważnie prowokujące. Woo! Keep going! Keep going! I love it, man! Woo! Mimo że działo się to w klatce UFC, a nie w ringu WWE, a on był świeżo po prawdziwej walce, a nie pokazie, nie wychodził z roli wrestlera. 11 lipca 2009 roku Brock Lesnar stanął przed szansą zrewanżowania się za pierwszą porażkę w karierze. Walka Lesnar kontra Mir 2 pobiła wszelkie rekordy sprzedażowe organizacji. Szacuje się, że pay-per-view kupiło ponad 1 600 000 widzów. Nawet dzisiaj wynik ten mieści się w pierwszej piątce najlepiej sprzedanych gali UFC. Jedynie Conor McGregor był w stanie pobijać rekordy Lesnara. Sama podstawa wynagrodzenia zapaśnika wynosiła 400 tysięcy dolarów. Według niektórych źródeł zawodnik mógł zarobić nawet ponad 1 000 000, doliczając prowizję z pay-per-view i bonusy. Warto też pamiętać, że były to czasy, w których zawodnicy mogli jeszcze reklamować sponsorów, wnosząc banery czy mając logo na spodenkach. Druga walka z Mirem to jedna z lepszych w wykonaniu Lesnara. Całkowita dominacja zapaśnicza i skończenie przed czasem. Brock rozpoczął przygotowania do swojej drugiej obrony pasa i walki z Shane'em Carvinem. Pojawiły się jednak problemy zdrowotne. Lesnarowi brakowało energii, bardzo szybko się męczył, dodatkowo pojawiły się bóle brzucha.
Wstępnie zdiagnozowano u niego mononukleozę zakaźną. Jednak później okazało się, że zawodnik ma również zapalenie uchyłków. Do szpitala trafił w bardzo ciężkim stanie. Jak wspomina, gdyby nie natychmiastowa pomoc, jego sytuacja mogła skończyć się bardzo poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a może nawet śmiercią. Po kilku miesiącach odpoczynku, badań i rekonwalescencji, Brock wrócił do mocnych treningów, by 3 lipca 2010 roku stanąć do walki z Shane'em Carvinem. Zawodnik w międzyczasie zdążył pokonać Franka Mira już w pierwszej rundzie. Do walki z Lesnarem wychodził będąc niepokonanym, z serią 11 zwycięstw z rzędu. I trzeba mu oddać, że okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem. Całkowicie dominując Lesnara w pierwszej rundzie, który momentami zdawał się wręcz czekać na przerwanie walki ze strony sędziego. Lesnar sprawiał wrażenie, jakby pękał pod naporem ciosów przeciwnika. Sędzia wyjątkowo zdawał się być obojętny na brak aktywnej obrony. Dzisiaj prawdopodobnie starcie w takiej sytuacji zostałoby przerwane. Druga runda była całkowitym przeciwieństwem pierwszej odsłony. Teraz to Lesnar obalił, bił i kontrolował Carvina. Wykorzystał zmęczenie rywala. Dobrze przeszedł pozycję i udusił Shane'a trójkątem rękoma. Lesnar wziął udział w programie The Ultimate Fighter, gdzie został trenerem jednej z drużyn. W finale programu miał zmierzyć się z Juniorem dos Santos. Jednak do tego starcia nigdy nie doszło. 23 października 2010 roku Lesnar stanął do walki z Cainem Velasquez. Patrząc na poprzednie starcia zapaśnika, chyba nikt nie spodziewał się takiej deklasacji. Cain zdominował go w każdej płaszczyźnie. W stójce bił celniej i mocniej, w zapasach był w stanie wrócić na nogi, a nawet sam próbował obalać. Po raz kolejny można było odnieść wrażenie, że Lesnar w obliczu prawdziwego zagrożenia i uderzeń spadających na głowę zaczyna pękać. Zamykał się za gardą i kładł na ziemi, czekając na przerwanie starcia. Tak też się stało. Już w pierwszej rundzie Velasquez odebrał tytuł Lesnara, rozbijając zrezygnowanego Brocka ciosami w parterze. Lesnar co prawda skarżył się na problemy zdrowotne, ale ciężko nie odnieść wrażenia, że po prostu coś w nim pękało, gdy trafił na naprawdę twardego rywala, który chciał iść na mocną wymianę. Po ponadrocznej przerwie Lesnar wrócił do rywalizacji. Jego rywalem był Alistair Overeem. Obaj panowie byli rekordowo duzi jak na kategorię ciężką. Joe Rogan był tak mocno pod wrażeniem wielkości Lesnara, że zaczął prezentować o nim krótki sketch na swoich stand-upach. Man, we are talking to a guy like Brock Lesnar and he's standing over you. There's at least 1% of your brain that's going, please don't fuck me. Sama walka nie potrwała zbyt długo. Overeem skupił się na atakowaniu korpusu zapaśnika. Kilka celnych kolan i mocny middle kick wystarczyły, by Lesnar zupełnie stracił oddech i chęć do kontynuowania walki. Brock zdawał się mieć dość MMA. Postanowił wrócić do mimo wszystko bezpieczniejszego wrestlingu. Przez kilka lat kontynuował karierę zawodowego zapaśnika. Do MMA wrócił jeszcze tylko raz. Na jubileuszową galę UFC 200 Lesnar zmierzył się z Markiem Huntem. Jednak były to już czasy UFC współpracującego z USADą. W walce wykryto u Lesnara sterydy, a początkowe zwycięstwo zamieniono na non-contest. Warto dodać, że za to starcie Lesnar zarobił ponad 2,5 miliona dolarów. Swoją drogą, ta walka i temat sterydów stały się ogromną kością niezgody i sporu między Markiem Huntem a organizacją UFC. Tak skończyła się przygoda Lesnara w MMA. Mimo, że nie stoczył zbyt wielu walk i nigdy nie znalazł się blisko szczytu swoich umiejętności, Brock Lesnar wytoczył pewną ścieżkę, którą później podążali zawodnicy jak choćby Ronda Rousey czy Conor McGregor. Zapaśnik pokazał, że show w sporcie zawodowym bywa czasem ważniejsze niż wyniki sportowe. Z czym do dzisiaj buntuje się wielu kibiców i zawodników. Brock Lesnar kilkukrotnie był wyzywany do walki przez różnych zawodników, ale do dzisiaj nie zdecydował się na powrót do organizacji. Prawdopodobnie to kwestia USADY i badań antydopingowych. Jest dla niego problemem nie do przejścia. KSW miał Pudziana, który dał bardzo dużo, jak chodzi o promocję organizacji i MMA w Polsce, a UFC miał Lesnara. Dzięki za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na koniec podziękowania dla moich patronów. Szczególne podziękowania dla Demistoklesa.